Cześć, nazywam się Wioleta Bartolt, prowadzę firmę VB Styl i zapraszam Ciebie dzisiaj na makijaż Makeup No Makeup. Zaczynamy malowanie. Rozpocznij swój makijaż od pielęgnacji. Zastosuj na twarz wodę różaną lub tonik nawilżający. Troszeczkę, niewielką ilość na twarzy. Na mokrą buzię od razu nałóż serum. I delikatnie wmasuj. Następnie użyj kremu nawilżającego. Do kolejnego etapu makijażu musisz przygotować sobie niezbędne akcesoria. Gąbka, która już jest wcześniej nawilżona i mocno odciśnięta, i mała gąbka, którą użyjemy pierwszą do podkładu, drugą do korektora. Punkt pierwszy to użyj delikatnego podkładu. Podkład ma wyrównać nam tylko koloryt cery i niewielkie niedoskonałości. Ja nie nałożyłam podkładu pod oczy. Natomiast w Makeup No Makeup, kiedy użyjesz bardzo fajnego pielęgnacyjnego podkładu, możesz równie użyć go zamiast korektora pod oko. Punkt drugi to właśnie korektor pod oko. Powinien być troszeczkę jaśniejszy niż podkład, natomiast nie zapominaj, aby był on nawilżający, lekko kryjący tylko, tak jak powiedziałam na początku, ale nawilżający. I drugie. Punkt trzeci. Puder sypki pod oko. Pamiętaj, aby korektor przypudrować, wtedy nie będzie się przemieszczał i będzie trwały. Punkt czwarty. Pozostałą część twarzy, czyli nałożony podkład, przypudruj również pudrem sypkim, ale transparentnym. Punkt piąty. Nie zapominaj, aby w Makeup No Makeup zrobić lekkie konturowanie. Ja użyję dzisiaj sobie bronzer o średnim nasileniu, bo też musi być dostosowany do mojej karnacji. Punkt szósty. Tym samym pędzlem użyję i nałożę troszeczkę różu. Róż też musi być dostosowany do naszego koloru cery. Ja jestem typem chłodnym, więc nakładam sobie róż chłodny. Zaczynamy makijaż oka. Nałóż cieniutko korektor na powiekę nieruchomą i powiekę ruchomą. Korektor nadaje pigmentację i trwałość makijażu oka. I z drugiej strony. Teraz wprowadź brązową kredkę, najlepiej miękką, zakończoną gumeczką na linię górną wodną. Niech to będzie tylko 1/3 górnej linii wodnej, to nie zmniejszy nam oczka, a wręcz przeciwnie, otworzy. Więc wprowadzam sobie od dołu, z drugiej strony. Odkręcam gumeczkę i rozcieram. Innymi słowy, rozdymiam kredeczkę, którą nałożyłam. Punkt dziewiąty. Cienie. Cień śmietankowy nałóż pod linię brwi. Pięknie uniesie nam oko, ale też właśnie utrwalimy korektor, który nałożyliśmy. Pamiętajcie, aby bezpiecznie nałożyć brązowy cień, zacznij właśnie tu, gdzie nałożyłaś kredeczkę, czyli najpierw przy linii rzęs i dopiero zaznacz granicę pomiędzy powieką a nieruchomą, bardzo delikatnie dokładając brązowego cienia. Punkt dziesiąty. Pozostało nam wytuszowanie rzęs. Pamiętajcie, aby rzęsy tuszować w tym kierunku, w jakim rosną. Do góry, na zewnątrz i do wewnątrz. Dla efektu
jeszcze lepszego, żeby oczko wydawało się większe, w dolną linię rzęs wprowadzę śmietankową kredkę. I ostatni punkt, make-up, no make-up, zadbaj o usta. Użyj błyszczyku lub maski nawilżającej, żeby Twoje usta po prostu były dopełnieniem makijażu. Ulubiony mój błyszczyk w kolorze wiśniowym. I makijaż gotowy. Pamiętaj, aby taki makijaż wykonywać bardzo szybko, ale dokładnie. Wyrównuj koloryt, a nie kamufluj cery. Warunkiem takiego makijażu jest, aby nasza cera oddychała. Postaw na produkty, które będą o lekkich konsystencjach. To nada Ci świeżość i elegancję w dniu codziennym. Zapraszam do malowania się według moich porad. Wioleta Bartą, Twałby Styl. Bardzo dziękuję.